Dzień dobry, witam w nowym roku, nowe nagranie, nowy rok, nowe postanowienia, noworoczne oczywiście. Z tyłu prawdopodobnie jeszcze się odezwą fajerwerki, które są jakoś tak hurtowo jeszcze 1 stycznia wystrzeliwane za moim oknem. Natomiast trochę z fajerwerkami związane, trochę z postanowieniami noworocznymi, taka refleksja, która przyszła dzisiaj mi do głowy. Mianowicie ostatnio byłam na siłowni i było dosyć spokojnie więc zaczęłam sobie słuchać na słuchawkach wykładu wykładu Andrew Hubermana z Huberman Lab ze Stanfordu medycyna neuropsychologia neurobiologia opowiadało o takim idealnym rozkładzie dnia, co należy robić, jak zacząć, co po kolei robić, żeby tak zoptymalizować swoje działanie, żeby rzeczywiście przeżyć ten dzień w jak najbardziej produktywny sposób, a jednocześnie taki dający satysfakcję. I tak sobie pomyślałam wtedy, że właściwie to wszystko wiem. To znaczy, to są wszystko wiadomości, które posiadam, ale że słucham ich po raz kolejny, słucham z ust osoby, która jest w to naprawdę zaangażowana, która wierzy w to, co głosi, no, każdym nerwem swojego ciała po prostu emanuje z niego, że to, co ma do przekazania, jest naprawdę ważne, jest sprawdzone i się sprawdza w jego życiu. I tak sobie pomyślałam, że my tak naprawdę to my potrzebujemy takich motywacyjnych mówców. Tak trochę bokotematycznie, ale nawiązując do tematu, słuchałam niedawno wykładu pewnego psychoterapeuty, który mówił o psychoterapii, o prewencji uzależnień i mówił, że ma bardzo wielu nauczycieli, którzy przychodzą na każde jego szkolenie, bardzo sobie je chwalą. Natomiast, jak się zada pytanie, co konkretnie z tego wcieliłeś w swoje życie, to się okazuje, że nie za wiele. I teraz pytanie oczywiście, czy to ma sens, czy ma sens, żeby być po raz dziesiąty na takim samym wykładzie motywacyjnym, który opowiada o tym, jak rozwiązywać pewne problemy, z którymi się zmagamy na co dzień. No i moja konkluzja jest taka: tak, warto. Warto słuchać wykładów, nawet jeżeli to jest po raz piąty czy dziesiąty, kiedy słucham tego samego dlatego że w tym momencie we mnie odżywa to pragnienie, żeby być lepszym i wzrasta motywacja do tego, żeby być lepszym. Nie wiem czy to jest jasne, bo dla mnie to było takie troszeczkę oświecenie, tak? To znaczy w sensie, że takie nagle do mnie dotarło, że przecież tak jest. Że teoretycznie pewne rzeczy wiedzą, wiem, ale muszę od czasu do czasu usłyszeć że to naprawdę działa, że to ma sens. Że potrzebuję posłuchać kogoś, kto jest w tym bardzo ekspresyjny, kto bardzo w to wierzy, co mówi, dlatego, że to przypomnienie pewnej wiedzy, suchej wiedzy, racjonalnej wiedzy, którą mam, ale przypomnienie z dawką takiej emocji, z dawką pasji, zaangażowania jest czymś, co mnie wzmacnia na drodze do bycia lepszą osobą. Podsumowując ten dosyć już skomplikowany wywód, potrzebujemy mówców motywacyjnych. Znaczy, potrzebujemy ludzi, którzy będą nam opowiadać o tym, jak układać swoje życie, i będą potwierdzać całym swoim istnieniem, każdym swoim gestem, każdym swoim słowem, że to ma sens, że to się sprawdza w ich życiu. I moja ambicja na ten nowy rok, to jest być taką osobą. To znaczy być taką osobą, która pokazuje innym, że warto pewne rzeczy wcielać w swoje życie, że warto je realizować, że musimy dążyć do tego, żeby być lepszymi osobami, bardziej też spełnionymi, ale czyniącymi więcej dobra. I mam nadzieję, że to mi się na ten nowy rok uda wam przekazać. Podobnie jak trochę Wskazówek wynikających z tego wszystkiego, co, czego się uczę na każdym kroku, z książek, które czytam, z badań naukowych, które czytam, że uda mi się przekazać pewne wskazówki, jak poprawić swoje życie, jak sprawić, żeby ono było szczęśliwsze, pełniejsze i bardziej dobre, wynoszące właśnie dobro w życie innych ludzi. I to są chyba moje życzenia noworoczne. Moje życzenia, żebyście. Potrafili być dobrymi osobami, żebyście potrafili rozsiewać dookoła siebie dobro, wzmacniać innych, ciągnąć ich ku górze, wierzyć w nich, dodawać im otuchy. I żebyśmy wszyscy tacy byli na ten nowy rok, serdecznie Wam życzę. Mam nadzieję, że w tym, co powiedziałam, znajdziecie trochę, przynajmniej odrobinę inspiracji. Dziękuję.